Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem powiedzieć parę słów na temat noda o nazwie Alpha Over, czyli noda, który potrafi nałożyć jeden obrazek na drugi, korzystając z kanału Alpha. Przejdźmy do kompozytora nodów, czy też do edytora nodów, włączę nody, usunę te, które nie są potrzebne i dodam sobie nod, który no właśnie wygląda jak Alpha Over. Ten nod jest bardzo prosty, wygląda w taki sposób. Jedyne co przyjmuje to dwa obrazki, czynnik mieszający, i jakieś dodatkowe dwie opcje, o których zaraz sobie powiemy, które nie są aż takie istotne, będzie widać dokładnie o co chodzi. Dodam sobie teraz obrazek, z którego już korzystałem. To jest obrazek, który zawiera ikonkę takiego folderu. Jest to obrazek z kanałem Alpha, więc można go będzie zmiksować z nim samym. To co chciałem zrobić z takim obrazkiem, to jest dodanie do tego obrazku białego tła i zlikwidowanie jednocześnie kanału Alpha, które dostaje na wynikowej, że tak powiem, wersji. Teraz włączę sobie backdrop, aby było ten obrazek widać, powiększę go troszeczkę i ustawię w taki sposób, aby nie przeszkadzał. Jednocześnie powiększę edytor nodów na cały ekran, aby wszystko było dobrze widać. Mam nadzieję, że to jest widoczne nawet na niewielkich ekranach. No i teraz tak, dodam do, może na początku, co chciałbym zrobić jeszcze raz. Mam w tym obrazku kanał Alpha. Ten kanał Alpha, jeżeli go wyświetla jako zwykłe kolory RGB, wygląda jak czarne tło i biały folder. Chciałbym te kolory odwrócić, używając noda Invert, o którym mówiłem w innym tutorialu, i ten obrazek odwrócony skleić z powrotem z tym moim obrazkiem, używając no właśnie kanału Alpha jako separatora pomiędzy pikselami, które są nieprzezroczyste i pikselami, które są przezroczyste. To się może wydawać skomplikowana operacja, ale możemy spróbować zrobić to na początku na takie różne inne sposoby i zobaczyć, że wcale tak dobrze to nie działa. A więc na przykład weźmy sobie nod o nazwie Mix. Jeżeli wezmę sobie Mix i zmiksuję obrazek z kolorem białym, dostaję od razu kolor biały, co jest chyba mało zaskakujące. Mogę także dodać sobie nod o nazwie Invert i ten swój obrazek z kanałem Alpha odwrócić. Jeżeli go tutaj odwrócę, to co otrzymam, to będzie odwrócony kanał Alpha w stosunku do kanału Alpha, który mam normalnie. I teraz ten odwrócony kanał Alpha to może być coś, co dodam do obrazka. A więc do oryginalnego obrazka wstawię sobie jeszcze kanał Alpha i zamienię go na ADD. Teraz regulując parametrem faktor, widać, że coś tam się dzieje, nie za bardzo dobrze to wychodzi, wręcz średnio. Trzeba teraz kombinować z ustawieniami, tam na przykład wybierać screen, multiply, jakiś zamieniać miejscami te dwa obrazki, żeby zobaczyć co wychodzi, aż w końcu być może po iluś tam próbach udałoby się ustawić tak tą sumę obrazków, żeby ona przypominała ten efekt, który chcemy uzyskać. Ja przypomnę, że chcemy uzyskać taki folder na białym tle. Białe tło wyciągamy jakby z kanału Alpha. No więc może na początek dodajmy sobie jeszcze jeden viewer, aby można było łatwo porównać, na czym polegają opcje, czy też jak wyglądają te dwa obrazki. To będzie jeden, zwinę go. Teraz dodamy sobie kanał Alpha. To będzie drugi viewer. OK. Teraz jak kliknę w kalki viewer, to widać co się dzieje. Tutaj mam oryginalny obrazek z czarnym tłem, tutaj mam kanał Alpha, które również jest czarne w tle. Dodam sobie jeszcze jeden viewer i dodam do niego alfę tą zanegowaną, aby było widać, jak to wygląda. Więc mam takie trzy składniki, jakby z których można korzystać. Mam swój oryginalny obrazek, mam alfę dla niego i mam także alfę zanegowaną, która teraz jest już normalnie skonwertowana na kanały RGB i stanowi osobny obrazek w odcieniach białych i czarnych. Teraz mogę wykorzystać ten nod o nazwie Alpha Over i skleić dwa takie obrazki. To co będę potrzebował, to oczywiście obrazek oryginalny, więc biorę go sobie, wkładam tutaj, i obrazek, który jest taki. Ten obrazek wkładam w dolny kanał, no i patrz oczywiście co z tego wychodzi. Zobaczymy, czy coś otrzymałem ciekawego, nie za bardzo to wygląda, ale jeżeli zmniejszę wartość parametru faktor, to okazuje się, że nagle mam obrazek, na którym jest białe tło. I to jest coś, co pozwala mi zrobić nod Alpha Over. On działa w ten sposób, że bierze oryginalny obrazek, nakłada go na jakiś inny obrazek, w tym przypadku tego typu. No i te obrazki są na siebie nałożone, sklejone, ale tam, gdzie obrazek miał alfę, w tym momencie jest przezroczysty i widać spod niego ten drugi obrazek, w tym przypadku to jest kolor biały. Mam nadzieję, że to jest dosyć czytelny obraz zastosowania takiego noda, chociaż oczywiście można używać go do wielu różnych innych rzeczy. Najbardziej się przydają do sklejania różnego rodzaju warstw renderowania.
Jeżeli dla przykładu na jednej warstwie wyrenderuję sobie małpkę, a na drugiej warstwie wyrenderuję klocek, to mogę później, korzystając z alfy istniejącej w obu tych warstwach na renderze końcowym, skleić je ze sobą, tak aby jedna zasłaniała drugą. Innym sposobem wykorzystania takiego nodu jest zrobienie sceny, na której widać teren, a doklejamy za ten teren w kanał alfa na przykład obrazek z niebem, łącząc wtedy dwa obrazki w jedną całość, czyli też obrazek z renderem, uzyskując ładny efekt nieba, którego nie trzeba wcale robić w Blenderze. Więc to są zastosowania. Alpha Over przydaje się także wtedy, kiedy chcemy na przykład do gotowego renderu dokleić jakiś obrazek, po prostu wstawić go tam, czy to byłoby jakieś drzewo w tle, czy jakaś osoba stojąca na tle budynku, czy cokolwiek bądź. Wtedy wystarczy tylko kanał alfa i doklejenie zwykłe, tak jak kalkomania mniej więcej to działa. No i jest jeszcze taka opcja jak Convert Premul. Wspominałem o tej opcji wtedy, kiedy mówiliśmy o teksturach związanych z kanałem alfa i zrobieniem na przykład przezroczystego listka albo jakichś takich elementów przezroczystych lub półprzezroczystych. Otóż chodzi o to, że jeżeli włączę opcję Convert Premul, w tym momencie odbywa się przemnożenie całego obrazka przez jego kanał alfa. I to powoduje, że czasami na krawędziach, tam gdzie Blender niezbyt dokładnie tą alfę liczy, efekt takiego pojaśnienia tych krawędzi znika. Najlepiej to pokazać w przypadku tej konfiguracji, w tym miejscu, gdzie będę miał dwa obrazki wstawione do tego samego wejścia. Jak widać, krawędź tego folderu robi się troszeczkę jaśniejsza. Jak powiększę, będzie to prawdopodobnie jeszcze bardziej widoczne. W tym momencie włączenie opcji Convert Premul wyłącza to pojaśnienie, ponieważ tam alfa jest ułamkowa i przemnożenie przez alfę powoduje wyciemnienie, tak jakby zgaszenie tych jasnych pikseli. Poza tym, jeżeli ustawię sobie w parametr premul na nieco większy, to mogę uzyskać nieco ciemniejszy obraz po złączeniu tych dwóch, ale w tym przypadku jest to niewidoczne. To byłoby widać wtedy, gdybym odwrócił alfę i skleił je troszeczkę inaczej, a nie chcę tego teraz pokazywać. No więc warto pamiętać, Convert Premul przydaje się wszędzie tam, gdzie mamy pewne artefakty wynikające z ułamkowych wartości alfa. Wciskamy tego typu przełącznik i już mamy to z głowy. Myślę, że na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.